I może spróbujmy wykorzystać obecność jurorów. Może dwa słowa poproszę o komentarz do konkursu pani Yuko Kawai. Bardzo proszę, juror naszego konkursu od kilku edycji. Podczas tego konkursu mogliśmy słuchać bardzo dużo bardzo dobrych wykonań młodych artystów. I krótko mówiąc, dźwięk instrumentu to jest nasz głos. Serce, miłości, albo łzy, ducha, dusza. I my, artyści, najstarsze trzeba dać wszystko, aby publiczności po koncercie będzie mogła bardzo szczęśliwie wrócić do swojego domu. To jest nasza rola. Rola artystów. I więc konkurs to jest szansa, okazja. Mamy możliwość poznać ludzi i mamy możliwość nowej szansy, okazji artystycznej, estradowej. I oczywiście nie tylko szansa, bo jeśli wynik to jest inaczej niż oczekiwaliście na przykład. To jest bardzo możliwe. I wtedy bo jesteśmy ludźmi, człowiek, więc będziemy mieli ból, straszny ból. I bardzo możliwe, że jutro już nie chcę grać na przykład. Bardzo możliwe. Albo trzeba płakać, prawda, i nie chcę grać. I po prostu przed chwilą ja mówiłam, estrada to jest po prostu, żeby, inaczej mówiąc, bez zaufania, bez szacunku do słuchacza, do publiczności, na przykład podczas konkursu, także wobec jurorów też, bez zaufania, bez miłości, nigdy nie będzie dobry występ, dobre wykonanie. Więc dla nas, dla ludzi, którzy występować na estradzie, zaufanie wobec ludzi, wobec publiczności to jest konieczne. Więc bardzo chciałbym życzyć i gorąco życzę całego serca jakichkolwiek wynik, proszę nie stracić nadziei i zaufanie wobec ludzi i proszę nie unikać szczerej rozmowy do nas, na przykład do jurorów i na przykład z swoim pedagogiem. I zawsze trzeba być 100% uczciwa, szczera rozmowa. Nic nie trzeba krępować. I bo bez tego to nie będzie, to jest, jak to powiedzieć, po prostu chcę powiedzieć, że muzyka to jest zaufanie miłości. Więc życzę naprawdę wszystkiego najlepszego. Gorąco życzę, że życie muzyczne to jest przez całe życie, prawda? Będzie naprawdę jeszcze dalej, będzie wspaniałe i bardziej bogatszy i szczęśliwszy.